Rozdział XIV. Koncert w kasynie. Ostatecznie włóż białą, muślinową sukienkę, Aniu, radziła Diana stanowczo. Obie były w pokoiku na facjatce. Na dworze panował letni zmrok. Miły, żółtawo-zielony zmrok pod lazurowym niebem czystym, bez najmniejszej chmurki. Wielki okrągły księżyc, coraz mocniej iskrzący się srebrnym blaskiem, zawisł ponad lasem duchów. Powietrze przepełnione było słodkimi dźwiękami letniego wieczora, świergotem zasypiających ptasząt, szelestem kapryśnego wietrzyka, odgłosami dalekich wybuchów śmiechu i wesołych rozmów. Ale w pokoiku Ani roleta była zapuszczona. A lampa paliła się pomimo wczesnej pory, gdyż dziewczęta zajęte tutaj były bardzo ważną sprawą: toalety. Pokoik na facjatce przybrał zupełnie inny wygląd od tamtego wieczora przed czterema laty, kiedy to Ania uczuła, iż nagość jego ścian swym niegościnnym chłodem przejęła ją do szpiku kości. Stopniowo zachodziły w nim zmiany, których Maryla nie broniła. Aż wreszcie powstało istne gniazdko, słodkie a miłe, jakiego młode dziewczę mogło sobie życzyć. Niewątpliwie nie sprawdziło się jedno z najwcześniejszych rojeń ani. Nie było ani pluszowego dywanu o ponsowych różach, ani jedwabnych ponsowych kotaru drzwi. Lecz wraz z wiekiem przycichły te nierozumne sny. I prawdopodobnie dziewczę nie żałowało tego. Podłogę pokrywała ładna korkowa mata. U wysokiego zasiokna spuszczały się przyćmiewając światło blado-zielonawe muślinowe firanki, kołysane w tej chwili lekkim powiewem wiatru. Ściany nie były zawieszne złotem i srebrnym haftowanymi makatami, lecz obite bardzo gustowną tapetą w blado-różowe kwiaty jabłoni i przybrane kilku artystycznie wykonanymi malowidłami, ofiarowanymi Ani przez panią Allen. Honorowe miejsce w pokoju zajmowała fotografia panny Stacy, przed którą Ania stale ustawiała świeże kwiaty. Tego wieczora... Wiązanka białych lili roznosiła zapach po pokoju. Nie było w nim także machoniowych mebli, natomiast znajdowała się biała szafka. Zapełniona książkami, bujacz wyplatany z wygodną poduszką, toaletka przystrojona białym muślinem, stare lustro w złoconej ramie z pulchnymi amorkami i kiśćmi winogron wymalowanymi na łukowatym szczycie dawniej ozdoba bawialnik Cadbertów i niskie białe łóżko. Ania ubierała się na koncert w kasynie na białych piaskach. Goście kąpieliskowi urządzali go na korzyść szpitala w Charlottetown i postarali się o współudział wszystkich talentów amatorskich z okolicy. Berta Sampson i Pearl Gray z Białych Piasków zostali uproszeni o zaśpiewanie duetu. Milton Clark z Newbridge miał zagrać solo skrzypcowe. Winnie Blair z Cormody przyrzekła zaśpiewać jakąś sławną balladę szkocką, a Laura Spencer ze Spencer Vale i Ania Shirley z Avonley miały deklamować. Była to, mówiąc tak, jak się w swoim czasie Ania wyrażała epoka w jej życiu i nic dziwnego, że dziewczę było niezwykle podniecone. Mateusz nie posiadał się z zachwytu nad zaszczytem, jakiego dostąpiła jego Ania, a i Maryla podzielała jego radość, pomimo, że umarłaby raczej niż przyznała się do aprobowania tego, co, jak twierdziła głośno, nieodpowiednie było dla młodzieży. Zabawa w Kasynie bez towarzyszenia jakiejkolwiek starszej osoby, co za nowoczesne pomysły. Ania i Diana przyrzekły pojechać z Janką Andrews i jej bratem Billim w ich czteroosobowym kabriolecie. Wiele dziewcząt i młodych ludzi z Avonlea wybierało się tam również. Spodziewano się też licznych gości z miasta, a po koncercie biorący w nim udział, mieli być podejmowani wspólną wieczerzą. Czy naprawdę wydaje ci się, że moja muślinowa suknia będzie najodpowiedniejsza? Pytała Ania niespokojnie. Nie sądzę, by była równie ładna jak niebieska w kwiatki, a bez wątpienia jest mniej modna, ale jest ci w niej bardziej do twarzy, zapewniała Dajana. Jest taka lekka, powiewna i układa się tak miękko. Muślin niebieski jest sztywny i wyglądasz w nim jak ustrojona. W białej zaś zdaje się, że stanowisz z nią jedną całość. Ania westchnęła i zgodziła się na ten wybór. Diana zaczynała zdobywać sobie uznanie jako wyrocznia co do gustu w sprawach stroju, i rady jej w takich wypadkach były bardzo cenione. Sama też wyglądała tego wieczora niezwykle ładnie w sukience koloru czerwonej, dzikiej róży, barwy, której Ania musiała się raz na zawsze wyrzec. Wobec tego jednakże Diana nie należała do występujących w koncercie, obojętny jej był własny strój. Natomiast wszelkie swe wysiłki poświęciła Ani, która powinna była także i dla honoru Ewon być ubrana, uczesana i przystrojona z gustem królowej. Wyciągnij trochę więcej tę falbankę. O tak, pozwól zawiążeć ci szarfę. A teraz pantofle. Zaplotę ci włosy w dwa grube warkocze i w połowie zawiążę wielkimi białymi kokardami. Nie ściągaj tego jednego loczka na czoło, niechaj będzie przedział. Zbyteczna jest wszelka sztuka, bo w tych włosach jest ci do twarzy, Aniu. Pani Alan twierdzi, że gdy masz włosy rozdzielone, wyglądasz jak madonna. O, tę maleńką białą różyczkę wepnę ci nad duchem. Miałam tylko jedną na krzaku i schowałam ją dla Ciebie. Czy mam włożyć mój sznurek pereł na szyję? spytała Ania. Mateusz przywiózł mnie w zeszłym tygodniu z miasta i jestem pewna, że pragnąłby, abym je włożyła. Dajana wydeła usta, przechyliła swą czarną główkę, spoglądając okiem z nawcy i wreszcie wydała wyrok na korzyść pereł, które otoczyły smukłą, mleczno-białą szyję Ani. Jest coś tak... Bardzo stylowego w tobie, Aniu, rzekła Diana z niekłamanym podziwem. Trzymasz głowę w tak niezwykły sposób i masz taką zręczną, wysmukłą postać. Ja to jestem istny kloc w porównaniu z tobą. Zawsze obawiałam się tego, ale teraz wiem, że już taka zostanę. Trudno. Muszę się z tą myślą pogodzić. Masz natomiast rozkoszne dołeczki w buzi, zauważyła Ania, uśmiechając się przyjaźnie do ładnej, żywej twarzyczki pochylonej nad nią. Słodkie dołeczki, zupełnie jak zagłębienie w kremie? Ja straciłam już nadzieję zdobycia ich kiedykolwiek. Moje marzenie o dołeczkach nie uiści się nigdy. Lecz tyle snów moich stało się rzeczywistością, że nie wolno mi się skarżyć. Czy jestem już gotowa? Zupełnie gotowa, zapewniła Dajana właśnie w chwili, gdy we drzwiach ukazała się Maryla. Szczupła jak przed laty, lecz z posiwiałymi włosami i daleko łagodniejszym wyrazem twarzy. Proszę wejść, Marylu, i obejrzeć naszą deklamatorkę. Czy nieślicznie wygląda? Maryla mruknęła coś niezrozumiałego. Wygląda. Ładnie. I skromnie. Lubię tak ułożone włosy, lecz zdaje mi się, że zniszczysz tę sukienkę na kurzu i wilgoci. Jest ona zbyt lekka na obecne chłodne noce. Jest to najmniej praktyczny materiał na świecie i powiedziałam to Mateuszowi, gdy miał zamiar go kupić, ale obecnie bezcelowe jest czynienie jakichkolwiek uwag panu, bratu. Był czas, kiedy słuchał mojej rady. Teraz jednak kupuje dla Ani przedmioty zbyteczne i kupcy karmodi wiedzą już, że mogą mu wkręcić cokolwiek zechcą. Wystarczy, by mu mówili, że coś jest ładne i modne, a Mateusz Ej, bez namysłu topi w tym swój grosz. Pamiętaj, Aniu, trzymaj suknię z dala od kół i włóż ciepły płaszczyk. I Maryla powędrowała na dół. Z dumą myśląc o tym, jak Ania ślicznie wygląda. I żałując, że sama nie może pojechać na ten koncert, by usłyszeć swą wychowankę deklamującą. O, obawiam się, że w istocie jest za wilgotno dla mojej sukni, rzekła Ania trochę niespokojnie. Ale Ani troszkę, zapewniła Dajana, pociągając roletę w górę. Noc jest prześliczna i ani śladu mgły. Spójrz tylko na księżyc. Cieszę się, że moje okno położone jest na wschód, rzekła Ania podchodząc ku Dajanie. Jakże to cudniej, że codziennie mogę widzieć słońce wschodzące ponad tymi wysokimi wzgórzami i zaglądające poprzez szczyty tych smukłych jodeł. Codziennie jest ono jakieś inne, nowe, i czuję, że dusza moja kąpie się w tej powodzi światła słonecznego. Dajano, jak ja kocham ten pokoik! Nie wiem doprawdy, jak potrafię wyżyć, gdy przeniosę się w przyszłym miesiącu do miasta. Nie mów dziś o wyjeździe, prosiła Dajana. Czuję się tak nieszczęśliwa, gdy myślę o naszej rozłące, a dziś chcę mieć tylko miłe chwile. Cóż będziesz deklamować, Aniu? Czy jesteś bardzo wzruszona? Ani trochę. Tak często występowałam publicznie, że nie sprawia mi to bynajmniej niepokoju. Postanowiłam deklamować życzenie dziewicy. Jest to takie wzruszające. Laura Spencer wypowie jakąś komiczną scenę, lecz ja zawsze wolę wzruszać niż rozśmieszać. A co powiesz na bis? Nie, nie będą go żądali. Zaśmiała się Ania, ale gdzieś w głębi duszy żywiła tajemną, choć bardzo nieśmiałą nadzieję, iż może jednak zażądają bisu. I już wyobrażała sobie rozkosz, z jaką opowiadać o tym będzie Mateuszowi na zajutrz przy rannym śniadaniu. Ale w... oto Janka i Billy. Słyszę turkot kół. Chodźmy. Billy Andrews nalegał koniecznie, aby Ania usiadła obok niego, więc choć niechętnie uległa jego prośbie. Wolałaby stokroć zająć miejsce z tyłu obok dziewcząt, gdzieby mogły śmiać się i żartować, ile dusza zapragnie. Ha. Nie mogło być mowy o śmiechu i żartach w towarzystwie Bila był to wysoki, tęgi, niezgrabny młodzieniec lat dwudziestu o okrągłej, nieinteligentnej twarzy, nie posiadający w najmniejszym nawet stopniu daru rozmowy ale podziwiał Anie i rósł z dumy na myśl o tym, że zajedzie przed gmach kasyna z tą smukłą, jasną postacią obok siebie. Jednakże Ania, zwrócona bokiem do dziewcząt, wesoło gawędziła z nimi, rzucając od czasu do czasu w stronę Bila pytanie, na które on, śmiejąc się głupkę wetę, nie zdążył nigdy w czas odpowiedzieć. Ale Ania, pomimo niezbyt miłego najbliższego sąsiedztwa, potrafiła wyzyskać tę przejażdżkę i bawiła się wesoło. Był cudny wieczór gościniec zalegały kabriolety, wszystkie kierując się ku kasynu, a śpiew wesoły śmiech srebrny, jasny śmiech rozlegał się i echem rozbrzmiewał wokoło. Zajechawszy na miejsce, ujrzeli przed sobą kasyno niby wielki snop świetlany, rzucający odblaski wokoło. Panie z komitetu, urządzającego koncert, wyszły na spotkanie przybyłych. Jedna z nich zaprowadziła Anię do gotowalni artystek, zapełnionej członkiniami klubu muzycznego z Charlottetown, pośród których Ania poczuła się nagle nieśmiała, obca i taka małomiasteczkowa. Suknia jej, która na facjatce wydawała się ładna i strojna, teraz. Robiła wrażenie gładkiej i skromnej. Zbyt skromnej i zbyt gładkiej uważała Ania, pośród tych wszystkich jedwabi i koronek, co błyszczały i szeleściły wokół niej. No, jakże nędzny wydawał się jej sznurek pereł wobec brylantów pięknej wysokiej damy stojącej obok niej. A jak u Boga musiała się zdawać jej maleńka biała różyczka, porównywana z tymi przepysznymi, cieplarnianymi kwiatami, jakimi się inne damy przystroiły. Ania zdjęła kapelusz i płaszczyk i smutna usunęła się w kącik. Gorąco życzyła sobie znaleźć się, czym prędzej, w swym białym pokoiku na zielonym wzgórzu. Gorzej jeszcze czuła się na estradzie wielkiej sali koncertowej, gdzie się wkrótce znalazła. Elektryczne światła kłuły ją w oczy, zapach perfum i szelest jedwabi oszałamiał. Pragnęłaby raczej zasiąść pośród widzów obok Dajany i Janki, które zdawały się spędzać czas bardzo mile. Ania dostała się pomiędzy jakąś otyłą damę. W różowej jedwabnej toalecie i wysoką młodą pannę o ironicznym wyrazie twarzy, wystrojoną w białą koronkową suknię. Otyła dama rozglądała się od czasu do czasu wokoło i poprzez lornetkę mierzyła krytycznym wzrokiem a która, czując się wprost boleśnie dotknięta tym surowym egzaminem, omal nie krzyknęła głośno. Młoda zaś panna w białych koronkach, słabo przyciszonym głosem, mówiła swojej najbliższej sąsiadce o niezgrabach małomiasteczkowych i pięknościach wiejskich oraz o prawdopodobnie odpowiednich rozkoszach, jakie miejscowe talenty zapowiedziały w programie. Ania przyrzekła sobie. Nienawidzieć tę białą, koronkową lalkę do końca życia. Niełaskawe dla Ani losy zrządziły, że jakaś zawodowa deklamatorka, chwilowo mieszkająca w hotelu, przyrzekła swój współudział w koncercie. Była to smukła, ciemnooka osoba w prześlicznej, lśniącej, popielatej sukni, utkanej jakby z promieni księżyca z drogocennymi kamieniami na szyi we włosach posiadała przecudnie miękki głos i niezwykłą siłę wyrazu czym w zachwyt wprowadziła słuchaczy Ania zapominając o sobie i swym niepokoju sprzed chwili słuchała pełna podziwu roziskrzonym wzrokiem wpatrzona w deklamatorkę lecz gdy ta skończyła Ania Ukryła twarz w dłoniach. Nie odważyłaby się teraz przemówić. Nigdy, nigdy. Jakże mogła kiedykolwiek łudzić się, że umie deklamować? Ha, ha. Gdyby już była z powrotem na zielonym wzgórzu. W tej nieszczęsnej chwili nazwisko jej zostało wywołane. Ania, nie zauważywszy ruchu zdziwienia owej lalki w koronkowej sukni, w którą widoczny był, choć go Ania nie dostrzegła, pewien rys uznania, wstała i chwiejnym krokiem podążyła ku estradzie. Była tak niezwykle blada, że Dajana i Janka, siedząc na swych miejscach pomiędzy publicznością, nerwowo ściskały się za ręce, współczując jej i lękając się za nią. W tej chwili Ania była ofiarą nieopanowanej tremy. Jakkolwiek często deklamowała przed publicznością, nigdy nie znalazła się jeszcze wobec tego rodzaju słuchaczy, których widok oczywiście paraliżował zupełnie jej energię. Wszystko tu było takie obce, takie bogate, takie olśniewające. Te rzędy pań w wieczorowych toaletach, te twarze, mające za chwilę sądzić, cała ta otaczająca ją atmosfera bogactwa i wyższego towarzyskiego poziomu. Jakżeż to wszystko było różne od prostych drewnianych ławek w ich klubie dyskusyjnym, gdzie roiło się od dobrze znajomych, serdecznych twarzy, sąsiadów i życzliwych. Ci ludzie tutaj obecni? Myślała Ania. Będą bez wątpienia niemiłosiernie krytykowali. Być może na równi z ową lalką w koronkowej sukni pragną uprzyjemnić sobie wieczór drwinami z wiejskich wysiłków i dobrych chęci? Poczuła się taka nieszczęśliwa, taka beznadziejnie opuszczona i zawstydzona. Kolana jej drżały, serce tłukło się w piersiach i opanowało ją niezwykłe jakieś osłabienie. Nie potrafiła wymówić ani jednego wyrazu i była gotowa uciec z estrady, pomimo upokorzenia, jakie czuła zawiśnie nad nią na zawsze, jeśli tak postąpi. Wtem, nagle, gdy jej szeroko otwarte, pełne lęku oczy ślizgały się po widzach, spostrzegła Gilberta Blighta. Gdzieś w głębi sali pochylonego naprzód z uśmiechem na twarzy, z uśmiechem, który wydał się ani jednocześnie uśmiechem triumfu i szyderstwa. W rzeczywistości jednak nie był wcale takim. Gilbert uśmiechał się z zadowolenia, bo mu ten wieczór był przyjemny w ogóle. W szczególności zaś miłe wrażenie sprawiła na nim wiotka postać Ani i jej inteligentna twarzyczka na tle zielonych palm. Józia Pej, której Gilbert towarzyszył, siedziała obok niego, a jej spojrzenie było istotnie triumfujące i szydercze, lecz Ania nie widziała. Józia Pei! której Gilbert towarzyszył, siedziała obok niego, a jej spojrzenie było istotnie triumfujące i szydercze. Lecz Ania nie widziała Józi i nie zwróciłaby na nią uwagi, gdyby ją była spostrzegła. Westchnęła głęboko, dumnie odrzuciła głowę, a pewność siebie i odwaga przebiegły po niej niby prąd elektryczny. Nie zblamuje się wobec Gilberta Blight. Nie pozwoli, by szydził z niej. Nigdy, nigdy. Lęk i niepewność opuściły ją w mgnieniu oka, zaczęła deklamować, a jej jasny, słodki głos docierał do najbardziej oddalonych kątów sali. Dochodził tam bez najlżejszego drżenia lub załamania odzyskała w zupełności pewność siebie a silna reakcja po krótkotrwałym osłabieniu woli sprawiła iż deklamowała tak pięknie jak nigdy przed tym. gdy skończyła w sali rozległ się grzmot oklasków powróciwszy na swoje miejsce ania Zarumieniona z radości i onieśmielenia, poczułam mocny uścisk dłoni otyłej pani w czerwonych jedwabiach. Prześlicznie mówiłaś, chwaliła serdecznie. Płakałam jak dziecko, naprawdę płakałam. Ale wołają, bisują, żądają bisu. O, nie, nie mogę... Rzekła Ania zmieszana, jednak no, muszę pójść, bo Mateusz byłby rozczarowany. Twierdził, że będą bisowali. Nie należy sprawić rozczarowania Mateuszowi, rzekła pani, darząc Anie życzliwym spojrzeniem. Uśmiechnięta, zarumieniona. Z rozpromienionym wzrokiem Ania ponownie stanęła na estradzie i wypowiedziała oryginalny i wesoły monolog, który się niezmiernie spodobał publiczności. Reszta wieczoru była pewnego rodzaju triumfem dla Ani. Po skończonym koncercie owa tęga pani, wdowa po jakimś amerykańskim milionerze. Zaopiekowała się Anią i przedstawiła ją wielu znajomym, a każdy z nich był bardzo uprzejmy dla sympatycznej młodej deklamatorki. I znakomita artystka, pani Iwens, rozmawiała z nią długo i orzekła, że Ania posiada piękny głos i głębokie zrozumienie deklamowanych utworów. Nawet owa lalka w białej koronkowej sukni obdarzyła ją jakimś komplementem. Wieczerze podano w olbrzymiej, pięknie przybranej sali stołowej. Dajana i Janka, jako towarzyszące Ani, były także zaproszone do stołu. Tylko bili znikł gdzieś, skrywszy się w śmiertelnej obawie takiego zaszczytu. Zastały go jednak po wszystkim czekającego przy kabriolecie, gdy szczęśliwe i wesołe opuściły kasyno. Noc była cicha, biała. Księżycowa. Ania westchnęła i zapatrzyła się w jasne obłoki poza ciemnymi wierzchołkami Jodeu. A jakże przyjemnie było zatopić się w ciszy tej czystej balsamicznej nocy. Jakież wspaniałe, wielkie i spokojne było wszystko. I ten cichy szmer morza, i te ciemne skały. Niby srogi, olbrzymy, strzegące, zaczarowanych skarbów. Ach, czyż nie był cudny wieczór? Westchnęła Janka, kiedy ruszyli z miejsca. Ach, chciałabym być bogatą Amerykanką, móc mieszkać latem w eleganckim hotelu mieć na sobie piękne klejnoty i mocno wycięte suknie, zajadać lody śmietankowe i kurczęta z sałatą, nawet w dni powszednie. Jestem pewna, że byłoby to o wiele przyjemniejsze, niż uczyć dzieci. Anio, deklamowałaś bosko, choć w pierwszej chwili lękałam się, że nie zaczniesz wcale. Zdaje mi się, że mówiłaś ładniej niż pani Iwans. Aha, nie, nie, mów tak, Janko, rzekła żywo Ania. Brzmi to niedorzecznie. Nie mogłam deklamować lepiej od pani Iwans, bo ona jest skończoną artystką, ja zaś tylko uczennicą. No, nieco bardziej uzdolnioną w tym kierunku. Jestem <gryw> zupełnie zadowolona, jeśli słuchacze uważali, że mówiłam ładnie. Muszę ci powtórzyć pewien komplement, Aniu odezwała się Diana. Przynajmniej myślę, że to komplement, sądząc z tonu, jakim był powiedziany. Obok mnie i Janki siedział jakiś Amerykanin taki o romantycznym wyglądzie o czarnych jak węgiel włosach i oczach. Jusia Pay mówi, że jest to bardzo szanowny malarz i że kuzynka jej matki w Bostonie jest żoną jego szkolnego kolegi. Prawda, Janko, słyszałaś? Jak mówił Cóż to jest, na estradzie. To dziewczę z takimi wspaniałymi, tycjanowskimi włosami. Twarzyczkę tę pragnąłbym malować. no Oto masz, Aniu. Aha. A, ale co to znaczy włosy tycjanowskie? <noise> Przetłumaczone na nasz język znaczą po prostu rudę. <noise> Roześmiała się Ania. Tycjan był to sławny malarz, który lubił malować czerwonowłose kobiety. O... Czyście widziały te wszystkie brylanty, którymi te panie były przystrojone? Westchnęła Janka. O, po prostu, olśniewające a wy, dziewczęta, nie chciałybyście być bogate? Jesteśmy bogate rzekła Ania stanowczo. Mamy lat szesnaście i całe życie przed sobą. Jesteśmy szczęśliwe jak królowe i wszystkie posiadamy mniej lub więcej bogatą wyobraźnię. Spójrzcie na to morze, dziewczęta: samo srebro, cienie i cudne blaski. Nie potrafiłybyśmy więcej napawać się jego pięknem, gdybyśmy posiadały miliony dolarów i naszej niki z brylantów. Nie chciałybyście z pewnością zamienić się z żadną z tych kobiet, gdybyście mogły to uczynić. Czy chciałaby na przykład, która zostać tą lalką w białych koronkach z kwaśną miną przez całe życie? Lalką, która nie potrafi radować się czymkolwiek z całej duszy? No albo tą panią w różowych jedwabiach, miłą i dobrą prawdopodobnie, lecz tak otyłą i przysadzistą, że wygląda jak kloc. Albo panią Iwens z takim smutnym wyrazem oczu. Musi być strasznie nieszczęśliwa, jeśli patrzy w ten sposób. Wiesz dobrze, Janko, że nie zamieniłabyś się z żadną z nich. No i nie wiem, w się, rzekła Janka niezdecydowanym tonem. No, sądzę, że brylanty jednak potrafią wiele zmartwień zagłuszyć. A ja jednak nie chciałabym być nikim innym, tylko sobą. Nawet gdybym przez całe życie miała dźwigać moje troski bez możności pocieszenia się brylantami, oświadczyła Ania. Jestem zupełnie zadowolona z tego, że jestem anią z Zielonego Wzgórza i wystarcza mi sznurek moich pereł. Wiem, że mi Mateusz dał wraz z nimi tyle miłości, ile nigdy nie otrzymała jej wysokość. Pani w różowych jedwabiach, przystrojonych kosztownościami. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.